Witajcie kochani w kolejnym odcinku Zapomniani Bohaterowie, ósma część z kolei. Kolejna fascynująca postać Rahab. Będziemy znowu mówić o kobiecie, aleluja, która okazała się bardzo odważna i, no, i jest wymieniona nawet wśród bohaterów wiary w liście do Hebrajczyków, więc była nie byle kim. Ta historia zapisana jest w Księdze Jozuego w drugim rozdziale. Przeczytamy aż 22 wersety, ale mam nadzieję, że Boże Słowo nigdy Was nie nudzi. I czasami dobrze jest czytać Słowo Boże, nie słuchać jedynie streszczeń. Chociaż ci z Was, którzy są przyzwyczajeni może do czytania streszczeń książek, to no, nie lubicie tych takich szczegółów różnych, ale w Bożym Słowie jest bardzo dużo rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i streszczenie nigdy nie odda całego obrazu tej sytuacji, więc przyzwyczajajmy się do tego, że jednak czytamy treść, a nie tylko słuchamy streszczeń. Czytamy od 1 do 22 wersetu. Potem Jozue, syn Nuna, wysłał potajemnie z Szytim dwóch szpiegów, mówiąc: idźcie, obejrzyjcie ziemię Jerycho. Poszli więc i weszli do domu pewnej nierządnicy, która miała na imię Rahab. I tam odpoczęli. I doniesiono królowi Jerycha: oto jacyś mężczyźni spośród synów Izraela przyszli tutaj nocy, aby wybadać tę ziemię. Król Jerycha posłał więc do Rahab, rozkazując: wyprowadź mężczyzn, którzy przyszli do ciebie i weszli do twego domu, bo przyszli wybadać całą tę ziemię. Kobieta jednak wzięła tych dwóch mężczyzn, ukryła ich i powiedziała: to prawda, że przyszli do mnie mężczyźni, ale nie wiedziałam, skąd oni są. A gdy miano zamykać bramę o zmierzchu, mężczyźni ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Ścigajcie ich prędko, to ich dogonicie. Ona zaś zaprowadziła ich na dach i przykryła wiązkami lnu, które rozłożyła na dachu. Wysłani mężczyźni ścigali ich w kierunku Jordanu aż do brodów. Jak tylko ścigający wyszli, zamknięto bramę. A zanim usnęli, ona wyszła do nich na dach i powiedziała do tych mężczyzn: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, bo strach przed wami padł na nas i wszyscy obywatele tej ziemi truchleją przed wami. Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył przed wami wody Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście dwom królom amoryckim, którzy byli po tamtej stronie Jordanu, Sihonowi i Ogowi, których pobiliście. Gdy o tym usłyszeliśmy, nasze serca struchlały i nie było już odwagi w nikim z waszego powodu. Bo Pan, wasz Bóg, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. Dlatego teraz proszę, przysięgnijcie mi na Pana, że jak ja okazałam wam miłosierdzie, tak i wy okażecie miłosierdzie domowi mego ojca i dajcie mi pewny znak, że zachowacie przy życiu mego ojca i moją matkę, moich braci i moje siostry i wszystko, co do nich należy, i ocalicie nas od śmierci. Odpowiedzieli jej mężczyźni: ręczymy za was naszym życiem, jeśli nie wydacie tej naszej sprawy i gdy Pan odda nam tę ziemię, okażemy ci miłosierdzie i wierność. Potem spuściła ich na sznurze z okna, bo jej dom przylegał do muru i ona mieszkała w murze. I powiedziała im: idźcie w góry, by nie spotkali was ścigający. Ukryjcie się tam przez 3 dni, aż powrócą ścigający, a potem pójdziecie swoją drogą. Mężczyźni powiedzieli jej: będziemy wolni od tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Gdy wejdziemy do ziemi, przywiążesz do okna czerwony sznur, po którym nas spuściłaś, i zbierzesz u siebie w domu swego ojca swoją matkę, swoich braci i cały dom swego ojca. Ktokolwiek bowiem wyjdzie poza drzwi twego domu, jego krew spadnie mu na głowę, a my będziemy bez winy. Lecz krew każdego, kto będzie z tobą w domu, spadnie na naszą głowę, jeśli czyjaś ręka go dotknie. Jeśli jednak wydasz naszą sprawę, będziemy wolni od przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. I odpowiedziała: jak powiedzieliście, niech tak będzie. Wtedy wypuściła ich i poszli. I przywiązała czerwony sznur do okna. Znamy dalszy ciąg tej historii. Rahab uratowała życie siebie, swoje i swoich bliskich. Była wierna w tym, co powiedziała wcześniej. Ale jej postać jest bardzo, bardzo ciekawa. Taka, można powiedzieć, nawet trochę problematyczna, ponieważ Rahab jest wymieniona w rodowodzie Jezusa jako praprababka Dawida. Jest wymieniona w liście do Hebrajczyków, jest wymieniona w liście Jakuba, gdzie podaje się ją jako przykład
wiary, która objawia się w uczynkach. Więc jakby wspominana jest jako bohaterka, jako ktoś, kto wykazał się wiarą, kto wykazał się odwagą w pewnych okolicznościach, kto uwierzył Bogu, a z drugiej strony czytamy, że to była nierządnica. Więc to zestawienie jest takie dosyć szokujące. W sumie nie jest zbyt szokujące, jeżeli czytamy Ewangelię i wiemy, że właśnie nierządnice nawracały się i ci, którzy byli celnikami, ci, którzy byli jakimiś tam opryszkami, ci, którzy się źle mieli, oni właśnie się nawracali. I tu widzimy nierządnicę, która przyjęła szpiegów, wiedząc dokładnie, kim oni są. Ale co więcej, przed chwileczką czytaliśmy, jej słowa są niezwykłe. Jej słowa pokazują, że ona wierzyła w Boga Izraela. Ona wiedziała, że to jest ten Bóg prawdziwy, to jest ten Bóg, który dokonuje cudów. I miała na tyle, zauważcie, takiego zmysłu obserwacyjnego, że widziała, że to, co się dzieje w jej narodzie, że ludzie się boją, że wyczuwają pewną potęgę, że to jest właśnie oznaka, że tamten Bóg jest prawdziwy. Czyli ten Bóg Izraela jest prawdziwy. Więc ona to wszystko widziała, ona to odczuwała, odbierała pewne znaki i sama postawiła się po właściwej stronie. Chociaż nadal mieszkała w Jerychu, nadal była poganką, tak? Nadal nie była z tego narodu izraelskiego, to ona uwierzyła, że tamten Bóg, Bóg Izraela, jest Bogiem prawdziwym. I od wewnątrz postawiła się po właściwej stronie. Tak więc, kiedy przyszli szpiedzy, ona już była gotowa, żeby zadziałać, ponieważ jej serce już było przekonane, że już wiedziała, że ona pomoże, tak? Że ona chce pomóc, żeby Izraelici zwyciężyli. No, jeśli chodzi o tak naprawdę ta sytuacja, gdyby tak spojrzeć na to obiektywnie, to ona była zdrajczynią. Jeśli patrzymy od strony władz Jerycha, tak, tych, którzy tam zarządzali, od strony oczami króla Jerycha, no to ona była zdrajczynią. Zdradziła swój własny naród. Ale ponad naród, ponad miasto, w którym mieszkasz i ludzi, którzy są wokół ciebie, jest ktoś ważniejszy. Jest Bóg. I ona powiedziała się po stronie Boga. I to bardzo zdecydowanie. Co więcej, to jest zdecydowanie, nie było tylko chwilowe. To nie tak, że tylko ukryła tych szpiegów, ale zauważcie, że zdecydowała się kryć dalej ich, jakby mówiąc, wprowadzając w błąd tych, którzy ich ścigali. I wywiesiła ten sznur, bo naprawdę uwierzyła, że Izraelici zwyciężą. Chociaż Jerycho słynęło z tego, że jest takim miastem nie do zwyciężenia. Zgromadziła tam swoją rodzinę, co też było oznaką wiary. W ogóle ten opis bardzo przypomina ten moment wyjścia z Egiptu. Pamiętacie, ostatnia plaga, kiedy anioł śmierci przychodził, przesuwał się po ulicy i patrzył, gdzie jest krew baranka na odrzwiach i omijał te domy. I ta historia bardzo to przypomina. Wiecie, ta czerwona lina jest jak czerwona krew na odrzwiach. To było miejsce bezpieczne, jedyne bezpieczne miejsce. To było to miejsce, które było zaznaczone krwią baranka i w przypadku Rahab czerwoną liną. Wszyscy, którzy byli wewnątrz, zostali uratowani. To jest symboliczna historia pokazująca, że jedynie krew Chrystusa nas chroni przed śmiercią, przed zagładą. I zdecydowanie opowiedzenie się po stronie Boga, ta wiara, że rzeczywiście Bóg Izraela jest prawdziwy, musi wyrażać się w jakichś czynach. W przypadku Rahab to było wywieszenie liny i zgromadzenie swojej rodziny. W naszym przypadku to są również pewne czyny. My nie możemy tylko wierzyć w Boga tak słownie, tak wewnętrznie. Tak, wierzę w Boga. Albo bo mam jakiś wisiorek na szyi, jakiś krzyżyk. To się musi wyrażać w tym, że ja gromadzę swoich bliskich, tak jak Rahab i tak jak przy wyjściu z Egiptu, ta ostatnia plaga, pamiętacie? Wszyscy w domu siedzieli za tymi drzwiami, które były pomazane krwią baranka i nikt nie ośmielił się wyjść na zewnątrz, ponieważ by zginął, bo tam przechodził anioł śmierci. I ona również zgromadziła swoją rodzinę, ponieważ chciała ich uratować. I to jest, zobaczcie, jakie to jest niesamowite. To jest pokazane, że
My również możemy ratować swoich bliskich przez naszą wiarę w Chrystusa, kiedy gromadzimy ich wokół siebie, wokół tej prawdy, wokół tego faktu, że Bóg Izraela jest jedynym Bogiem, który może uratować, i ja staję zdecydowanie po jego stronie. Rahab, znowu, kim ona była? Kim ona była, żeby doświadczyć czegoś wielkiego, żeby o niej pisano w Biblii i to jeszcze w wielu miejscach, żeby być jedną z niewielu kobiet, które są wymienione w genealogii Jezusa, żeby dawano ją za wzór wiary w tej słynnej liście autora listu do Hebrajczyków, gdzie jest wymieniona tam z Abrahamem, z Sarą, z Mojżeszem, z tymi największymi. Była prostytutką. Była kobietą, która prawdopodobnie nie radziła sobie w inny sposób i w ten sposób zarabiała na życie. Czyli nie była bez winy. Prowadziła brudny, grzeszny styl życia. Była poganką, była kobietą. Nie była nikim znanym, nikim wielkim, nikim poważanym. Ale znowu, wykazała się odwagą, wykazała się wiarą. Umiała myśleć niezależnie od otoczenia. Wszyscy dookoła być może mieli też podobne wnioski, być może też sobie myśleli, a może tamten jest prawdziwy Bóg. Ale tylko ona została uratowana, ponieważ jej wiara była zdecydowana. Pomogła zwiadowcom. Gdyby tego nie zrobiła, to nie byłoby wywieszenia sznura. Jeżeli nie byłoby tego sznura, no to nie byłoby ratunku. Zrobiła to, co mogła. Odważyła się to zrobić w takich sytuacji, gdzie mogła sama stracić życie. I to zaowocowało ratunkiem, życiem. Wyobrażam sobie, że potem przyłączyła się do Izraelitów, żyła wśród nich jako wierząca, jako jedna z tych, która jest teraz jakby z ludem Bożym, tak? Która wierzy w prawdziwego Boga. Czyli ona i cała rodzina przyłączyła się do Izraelitów. Wspaniała historia, wspaniała osoba, znowu pokazująca nam, że nie musimy być nikim niezwykłym, żeby iść za Bogiem i żeby reagować z odwagą w sytuacjach, które w danym momencie się objawiają i po prostu trzeba coś zrobić, trzeba zareagować, trzeba podjąć dobrą decyzję. Kiedy to robimy, to idziemy do przodu i zyskujemy życie. I potem piszą o nas podręczniki szkolne, albo Biblię o nas piszą, albo opowiadają o nas w niebie, tak? Albo po prostu opowiadają o nas wśród świętych, w kościele, wśród tych, którzy podążają za Chrystusem. Dają nas jako przykład wiary, jako tych, którzy właściwie zareagowali. Ja sama chciałabym żyć takim życiem. I myślę, że każdy zresztą, kto wybrał Chrystusa, wybrał właściwie. I to jest początek dopiero tych naszych właściwych, dobrych czynów, których będzie o wiele więcej. Kochani, dziękuję wam bardzo za te parę, kilkanaście minut, które żeśmy razem spędzili. Mam nadzieję, że się zbudowaliście historią, kolejną historią zapomnianej bohaterki Rahab. I z radością również obejrzycie kolejny odcinek, 9 z kolei. Zapraszam was, już będzie za tydzień, ale jutro również kolejny odcinek Przebudzenia, 5 rano. O 5 rano wypuszczam codziennie filmiki. Zapraszam was serdecznie. Widzimy się z Panem Bogiem.